Nazywam się Janusz Odrowąż-Pieniążek i jestem pisarzem i byłem przez prawie 38 lat dyrektorem Muzeum Literatury. Mieszkam w tym domu równo lat 50. I tutaj powstało, no oczywiście, tych moich kilkanaście książek, które do tej pory wydałem. I no stąd w 72 roku zacząłem jeździć do Muzeum Literatury. Już się nazywało rok Muzeum Literatury, bo przedtem się nazywało Muzeum Adama Mickiewicza. W charakterze dyrektora, gdzie no bez dwóch miesięcy chyba, czy trzech, 38 lat zasiadałem w fotelu właśnie dyrektora. I po prostu podzieliłem swoje zajęcia na własne, czyli pisarskie, które oczywiście były zredukowane tym, że musiałem codziennie jednak jeździć do Muzeum Literatury. Gdzie też miałem swoje sukcesy, jak głównie chodziło mi o ściąganie no, ważnych dokumentów i muzealiów, przede wszystkim Mickiewicza. Jest to muzeum nietypowe, ponieważ no, oczywiście zbiera dzieła sztuki też, ale przede wszystkim zbiera manuskrypty, czyli rękopisy pisarzy, zbiera podobizny pisarzy, zbiera rzeczy, które są związane z pisarzami, czasem małej wartości materialnej, ale dużej pamiątkowej, które przez lata robiło wiele wystaw literackich, które po prostu pokazują danego pisarza. Zwykle to jest dla tych, szczególnie, którzy się zajmują daną epoką czy danym pisarzem, ponieważ czasem były wystawy również poświęcone epokom, tak jak Młodej Polski, romantyzmowi, literaturze współczesnej. No więc jeśli chodzi o pracę w muzeum, to chyba najistotniejsze to właśnie było ściągnięcie archiwum z Paryża pana Jerzego Goreckiego, który był wnukiem Marii z Mickiewiczów-Goreckiej, najstarszej córki Mickiewicza, ponieważ tam były no, bardzo piękne rzeczy, już nie mówiąc o rękopisach, ale przede wszystkim biblioteka córki Mickiewicza, która była zakupiona przez jej ojca, łącznie z meblami. Tam były ostatnie meble z mieszkania Mickiewicza w Arsenale w Paryżu. Już nie mówiąc o tym, że wiele rzeczy no, autentycznych, i krzesła, i jakieś fotele, i portrety, i wszystko to przyjechało. No i uzupełniane, na przykład uzupełniane później darem pani Bertano Bergei, polonistki włoskiej, która ofiarowała nam szereg rzeczy po Andrzeju Towiańskim, też związanym oczywiście bardzo z Mickiewiczem. Także muszę powiedzieć, że w tej chwili Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza no, może jakoś konkurować z Muzeum Adama Mickiewicza przy Bibliotece Polskiej w Paryżu. Książka moja, Błagam tylko nie profesor, zresztą to jest tytuł wymyślony przez pana dyrektora wydawnictwa Iskry, bo mój tytuł to był Wypominania i anegdoty. No ale tego jest dużo, a jednak prawdą jest, że rzeczywiście bardzo często powtarzam słowa te, czyli błagam, bo do mnie się zwracają, panie profesorze, którym nie jestem. Nie lubię, żeby mi ktoś, prawda, kadził w ten sposób. Jako, że raczej miałem się za pisarza niż za naukowca, mimo że wychodziło mi to i owo jeszcze, jeśli chodzi o odkrycia pewne mickiewiczowskie, czy właśnie sybiracy. To są rzeczy moje no, naukowe, mogę się tym pochwalić. Natomiast jeśli chodzi o książkę, to tam są spotkania z ludźmi. Są takie alfabety, pierwszy alfabet to chyba był Słonimskiego, o ile pamiętam. W początkach 70. lat i później tych alfabetów było dużo, alfabet Kisiela i no różne. W każdym razie no to nie jest alfabet, chociaż alfabetycznie to jest ułożone, bo tam są różne, bo są prawda też wspomnienia innego typu, jakieś większe o moich znajomych, którzy są no, może mniej znani. Natomiast jeśli chodzi o tych bardziej znanych, no to tam jest no, moja przyjaźń z Herbertem, za bardzo młodych lat, prawda, bo to 50., początek 50. lata. No i z Miłoszem pisze tam, że znałem go 44 lata i tak było.
i tam nawet byłem przez niego ściągnięty do Berkeley z jakimś odczytem. I to wszystko jest też w tej książce. No, oczywiście o moim profesorze Julianie Krzyżanowskim, który mnie jednak wyedukował na edytora, bo dostałem nawet nagrodę edytorską Pen Clubu. Jest tam troszkę spotkań ze znanymi ludźmi i czasem dosyć, no, może i złośliwe, ale starałem się nikogo nie obrazić, dlatego że wybrałem sobie ludzi, którzy już nie żyją. Mam nadzieję, że, bo tak mi się wydaje, że prawie wszyscy, bo w Ameryce jeden profesor może jeszcze żyje, ale on był starszy ode mnie, więc wątpię bardzo, ale jeśli żyje, to przepraszam. No, podtytuł tego jest Wypominania i anegdoty. Więc taką anegdotkę może powiem. Ja stale siedziałem w tych XIX-wiecznych rękopisach dotyczących Mickiewicza. No i ktoś mi opowiadał, podobno autentyczne, ale nie sprawdzałem, że jakiś emigrant do drugiego emigranta tak napisał. Wczoraj byłem na wieczorku u księcia Adama Czartoryskiego w hotelu Lambert. Mickiewicz improwizował, Chopin grał, nudy jak zwykle.